Postarajmy się go jeszcze złapać. Leży? Nie, 116 przyjął. Jest! Bomba w oko, jaka soczysta! Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Fortnite. Święto Fortnite to przepiękny czas. Domki na różnych miejscówkach zostały przystrojone w świąteczne ozdoby, a do gry zostały dodane nowe świąteczne skiny. Swoją drogą, jeżeli kupujecie jakieś świąteczne skiny, no to nie zapomnijcie wpisać kodu swojego ulubionego twórcy. Jeżeli to będzie mój kodzik, no to oczywiście dziękuję wszystkim ślicznie za wsparcie. Do gry zostały dodane 3 nowe bronie. Jedna z nich jest klasy egzotycznej i jest to snajperka Oddech Smoka, więc dzisiaj, moi kochani, kupimy sobie za sztabki złota egzotyczną snajperkę i sobie ją przetestujemy. I nie spocznę w tym odcinku, dopóki nie walnę 290 bomby w głowę z nowej egzotycznej snajperki. Wy oczywiście, moi kochani, dajcie znać w komentarzu, która z trzech broni, które zostały dodane wczoraj wraz z zimową aktualizacją, wam się najbardziej podoba. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale, nie zapomnij strzelić subika z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco z kontentem z gry Fortnite. Oczywiście nie zapomnijcie też strzelić łapeczki w górę. Każda łapka w górę zwiększa szansę na wydropienie skara z prezentu w Fortnite. No chyba każdy z nas chce mieć fajne święta i prezenty, co nie? Teraz chciałem ogłosić wyniki konkursu na 100 zł z poprzedniego odcinka. Ta oto osoba wygrywa. Odezwij się do mnie, mordeczko, na maila. Mail oczywiście masz w opisie. W dzisiejszym odcinku Mikołaj Farel też rozdaje 100 zł PSC na drobne wydatki w Fortnite. Zasubskrybuj kanał, zostaw łapkę w górę, w komentarzu pochwal się swoim nickiem z gry Fortnite. No i oczywiście, co najważniejsze, wpisz kodzik Farel do sklepu, ponieważ konkursy są tylko i wyłącznie dla moich wspierających. Dziękuję jeszcze raz wszystkim za wsparcie, a teraz, moi drodzy, przejdźmy do odcinka. Lecimy, moi drodzy, na potne piaski, ponieważ z boku potnych piasków, dokładnie w tym miejscu, koło takiego wielkiego ogniska, znajduje się NPC, który sprzedaje egzotyczną snajperkę i dzisiaj postaramy się ją kupić. Chłop ląduje i ma pierwszy pompę, dobra. Ja ląduję, mordko, niżej. Goldzik wypadł, dobra, chłop chyba spanikował i uciekł, nie wiem, gdzie on jest. O, ktoś idzie. Jakiś ziomek, poziomek. Elo, mordo, co u ciebie? Gdzie na? Że on miał taką złotą, ładną snajperkę? Jak to prawie taka sama jak ta moja mityczna, którą dzisiaj kupię. Egzotyczna, przepraszam. Kolejne mam kroki jakiegoś chłopa. Jakiś fioletowy spocuch, czy mi się wydaje? Jednak chyba tylko i wyłącznie statysta, dobra, nieważne, nieważne. O, ta nowa broń, ja sobie wezmę. No, kolejny? Halo, proszę państwa. Naprawdę? Ziomku, poczekaj chwilę. Nie, no, mando. Jeszcze jeden kawik, poczekaj chwilkę. Leży. Ale że on taki nadgorliwy? Ale 9 HP mi zostawił. Kurde, że ja mu nie wcisnąłem z tego zielonego czegoś na łeb, jak biegał do góry. No to jestem po prostu w szoku. Harpun. Harpun, harpun, harpun. Harpun bym wziął i poszedł tutaj na te łowisko. Może będą jakieś rybki albo szczelinorybki. I przy okazji miałem sprawdzić, czy NPC tutaj jest. Czy jest ta pani NPC, która sprzedaje snajperkę? Bo przypominam, ona nieco mecz się respi. Nieco mecz. Jest tutaj pani NPC, która sprzedaje tą kozacką snajperełkę. A kupmy. Kupmy ją. Co mi szkodzi? Mamy egzotyczną snajpę. Snajperka jest kozacka, tak się z niej przybliża. Czyli normalna jest to snajpereczka. Ma ataku ile? 116. Szybko strzelna. Pozostały nam 3 osoby tylko. To jest aż mega dziwne. Widzę chłopa tam daleko. A to jest pomagier. Dobra. To jest pomagier. Strzeliłem w niego, bo być może akurat na kogoś się sfokusują i kogoś uwalą. Uwaga, leci. 116! I został chyba podpalony, z tego co rozumiem. Biegnie gdzieś tam. Pobiegł. Nie mam pojęcia, gdzie są te chłopy. Serio. Nic się tutaj kompletnie nie dzieje w tej gierce. Na początku był dym, ale teraz tych chłopów nie widzę. Dobra, widzę chłopa z przodu, który zbudował się z cegiełki. On się chyba z kimś klepie, z tego co widzę. Nie trafiłem. Nie trafiłem. Postaram się go pobija z tej snajpy. Muszę przejść do strefy jak najszybciej i się tutaj gdzieś zbudować. Dobra, to będzie strefka? Gdzie jest środek? Gdzieś tutaj. Pomagam mu, jednemu ziomeczkowi pomagam. Porozwalam mu troszeczkę te ściany. Dobra, leci RPG. Ale to na S, przyjmę. Taki RPG to nie RPG.
No wychyl, Łepek, wychyl. Dostaliśmy 1v1. Mhm, okej. Okay. Zmienił pozycję. Nie zostało mi nic matsów niestety. Chciałbym go zabić z tej snajperki, no ale to będzie mega ciężkie. Zszedłem niżej. Zapraszam go na dół, do tańca. Nie wiem, w którym miejscu on będzie. Dostałem i to mocno. Dawaj, Byniu, na dół! Powalczymy trochę! No niestety nie udało się tą snajperką go trafić, najgorzej! O mały włos by się udało. Fajna jest ta snajperka, no niestety nie wypróbowałem jej tak jakbym chciał, no ale udało się wygrać. Okej, moi kochani, ja muszę zrobić heada z nowej snajperki. Muszę kogoś powalić. Elo, mordo, dawaj, co tu miałeś? Dzięki, jeszcze apteczka jest. O! Że on tego nie widział, że tu jest zielona pompa? XD. Ktoś idzie. Sprawdźmy, kto to. Taki. I gdzie. Nara. Dobra, robimy to w ten sposób. Kupujemy snajpę kozaka. Tak jest, mamy to. Jemy rybkę, odpalamy rifta i lecimy z NPC-tem razem do strefy. Okej, okay, tutaj coś się dzieje, uwaga. Nie trafiłem. W ogóle te strzały z tej snajperki lecą parabolą, nie lecą normalnie. I to jest właśnie najgorsze w tym wszystkim. Postarajmy się go jeszcze złapać. Leży? Nie, 116 przyjął. Dostał 116 w klatę, piłkę wika. Chłopiec still w szoku. Still w szoku. Mordak, to się wszystko wam pali. Co wy gadacie? A, widzą mnie. Ale że on ma coś takiego jak ja? Czy on miał oddech smoka? Dobra. Mi jest szkoda mojej snajperki, więc jak chcecie, to walczcie między sobą. Ja uciekam. Nie udało mi się zrobić fraga, najgorzej. Jest! Jest! Udało się w końcu! 290! Bomba w oko! Jaka soczysta! Po co ten chłop wyszedł? To ja nie mam pojęcia. To jeszcze zlutujmy tego chłopa na szybkości. A więc tak, chłop miał trochę golda, trochę tego, trochę tamtego. Pompę szefa! Dziękuję. I spylam. See you later.115. Przyjął, chłop w szoku. Czy ten chłop się wyłoży od strefy, czy nie? Oto jest pytanie. Nie widzę go. Tak, jest daleko. Jest tam daleko, bardzo, ale nie wiem, czy on w ogóle zdąży. Głupie drzewo! Nic nie widzę! Nie wiem, co ten chłop robi, ale ja stąd nie wyjdę, bo niestety, jak ja wyjdę, to on mnie zesproje od góry. Dobra. Ryzyk fizyk przecież. Leżysz! Woo! Lecę po jego loot, bo się przyda na pewno. Gdzie nam mordka? Ja lecę dalej. Niestety pan musi uciekać. Wow. To było mocne. Raszuje mnie. Nie. Nie mam jak. Dobra. Nie!
chciałem mieć to, co on cały czas daszek. No dobra. Niepotrzebnie w niego strzelałem. Ach, ale zobaczmy, kto to wygra. Czy mi się wydaje, czy tego chłopa zabiją boty? Chłop został sam na sam z botem. Po prostu w to nie wierzę. No jak widzicie, moi kochani, udało się wygrać i udało też się strzelić bombę za 290. Coś pięknego. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, strzelajcie łapeczki w górę, subskrybujcie kanał, wbijajcie na pixyshop.pl po przekozacką złotą kolekcję DFRL Team. Link do mojego sklepu oczywiście znajdziecie w opisie. Zapraszam też was na Instagrama, TikToka i na wszystkie moje social media. Linki również są w opisie. A ja już się z wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć!